Książę Karol w ostatnim czasie znalazł się na ustach wielu Brytyjczyków przez zakażenie koronawirusem. Jednak to nie jedyna choroba, która zaatakowała syna królowej Elżbiety II. Ręce księcia wyglądają przerażająco. Nie może ukrywać tego wstydliwego problemu, nie może założyć rękawiczek jak chociażby królowa Elżbieta. Zdjęcia jego rąk po raz kolejny stały się tematem numer jeden w Wielkiej Brytanii, nie wygląda to zbyt dobrze. Cierpi na dziedziczne schorzenie? Wiele fanów rodziny królewskiej twierdzi, że wygląd rąk księcia Karola ma podłoże genetyczne. Wszyscy pamiętają, jak mocno poddanych zaniepokoiła królowa Elżbieta II, kiedy przywitała królową Ranię z Jordanii bez rękawiczek. Jej ręce były wręcz sino-fioletowe. Wtedy też pojawiły się pogłoski o bardzo złym stanie zdrowia królowej, mimo że ta podczas spotkania i przyjmowania kolejnych gości była w doskonałej formie. Media prosiły o komentarz rzecznika rodziny królewskiej, nikt jednak nie zdradził, co może dolegać królowej Elżbiecie. Dziennikarze zauważyli jednak coś innego. Książę Karol również cierpi na tę samą, co jego matka. Wysnuto więc wniosek, że to schorzenie genetyczne. Wygląd jego rąk jest jednak o wiele gorszy. Spuchnięte, fioletowe, pękające ręce księcia dziennikarze przeanalizowali setki zdjęć z kilku ostatnich lat i okazało się, że książę Karol już od dawna boryka się z podobnym problemem. Fotografowie podczas jego podróży i spotkań z głowami innych państw uwieczniali uściski rąk, syn królowej podawał swoim gościom czerwone, wręcz fioletowe i nadmiernie spuchnięte dłonie. Dwa. Nie zawsze jednak jego dłonie wyglądają tak, jak na poniższym zdjęciu. Kiedy przyszło mu przecinać wstęgę z okazji ponownego otwarcia kanału Cotswold, jego ręka była czerwona i przeraźliwie sucha. Palce były wybrzuszone, jakby za chwilę miały pęknąć. Zgrozy dodawał fakt, że w dolnej części dłoni widać było swojego rodzaju dziurę, która pojawiała się również w kolejnych latach. Nie wiadomo, czy był to efekt urazu. Jak mówią anonimowe osoby z otoczenia rodziny królewskiej, książę Karol ma podobny problem również z kostkami i stopami. Fotografia facebook.com źródło.